Czemu u nich wszystkie apteki są takie pootwierane? Ale normalnie wszystkie apteki, jakie widzimy, to są po prostu otwarte na oścież. Dziwne. Też apteka cała otwarta, nie? Jak stragan jakiś. Tutaj kolejna apteka zresztą z tyłu. Zastanawiam się też, czemu aż tak dużo tutaj tych aptek jest. Tutaj też, proszę bardzo. Znowu apteka otwarta. Ludzie tak chorują, czy co? Że na środku ulicy to jeszcze sobie nic zdjęć nie robiłem. O, a tu kolejna apteka. Turystyczna miejscówka ogólnie. Czyhają tutaj na każdym rogu, jak w Turcji czy innych takich. Najważniejsze to nie nawiązywać kontaktu wzrokowego ze sprzedawcami. No, bardziej zatoczona ulica tutaj. I kolejna apteka. Ogólnie zauważyłem, że można tu też dostać podróbki znanych marek, tak jak w Turcji. A tu kolejna apteka. Jedzenie w odpowiednio dobranych miejscach potrafi być tak samo tanie jak na straganach w Tajlandii. A tu jest jeszcze jedna apteka. No, takie zadaszone targowisko. Z różnym typu ziołami, przyprawami. Czy to jest kolejna apteka? Tak. Także takie fajne miejsce. I tu jest znowu apteka. Przepiękny kościółek, albo jakaś katedra. Zaraz obok jest też apteka. Jadą na nas. Ale w razie gdyby nas trafili, nic nam się nie stanie. No tutaj jest zaraz apteka. Mieliśmy miejsce, gdzie są takosy za 13 pesos. Można się prawdopodobnie po tym nieźle posrać, ale w razie czego mamy... Właśnie. A jakby tego brakło, to po drugiej stronie ulicy też jest. I kolejna. I kurwa, jest tutaj, są wszędzie apteki. Apteka. Tam jest też apteka. Tu jest kolejna apteka. Dobra, już się nie będę na tym tak skupiał. Po prostu jest dla mnie fenomen. Tak samo jak w Kielcach. Centrum Kielc, przynajmniej tak było kilka lat temu. Jest kantor, 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 kantor. To już to same kantory. Mogę się zatrzymać wycieczkę na chwilkę, żeby kupić flagę. Nie wiem, czy Laura dalej zbiera flagi, ale... Zobaczymy. No jak nie zbiera, to najwyżej będzie miała flagę z Meksyku. Fajna, no. Poza tymi turystycznymi miejscami bardzo często tutaj śmierdzi moczem. Znaczy moczem, szambem po prostu. W Tijuanie żyje ponad 1 000 000 osób, 1 800 000 około pani mówi, więc to się kwalifikuje do tego, żeby stąd magnes wziąć. Także coś by trzeba było wybrać. This is muy bueno, this is very good. Very good. Okej. Okay. Salud. Salud. Very good. Yeah. I think I feel much over them. W miejscu, w którym powstała sałatka Cezara. Hotel Caesars. Caesars. Wygląda na dosyć drogi. Ale zobaczymy. Wchodzimy do miejsca, w którym narodziła się sałatka Cezara. Okej. Okay. Pan nam robi sałatkę Cezara. Parmezan idzie. Wziąłem sobie troszeczkę sałatki Cezara. Już na palcu miałem. Bardzo dobre. Co mogę powiedzieć? Tak dobrego dressingu to chyba jeszcze nie jadłem. Ale ja nie jestem bardzo sałatkowy. Dużego doświadczenia nie mam, więc mi po prostu to smakuje. Żeśmy dostali chlebusie. Dwa rodzaje. Masło. I jakąś taką pastę oliwkową. Ten arabiata. Tam Kasper ma zupę meksykańską. Jakąś. Teraz idą nasze, widzę nasze Salmon Wellington idzie. O. Tak to wygląda, to jest łosoś w cieście z pieczarkami jeszcze. O, całkiem niezłe, chociaż mogło być troszkę bardziej intensywne według mnie. Ostatni żółtoka na Meksyki. Zbieramy się, jedziemy na granicę zaraz.
Proszę bardzo, wiadra pełne jakichś intensywnych smaków. Ogólnie jest to dosyć tanio. Znaczy nawet bardzo tanio, jeśli faktycznie masz rację i to jest tak, pesos. Muszą być meksykańskie przecież. Nie, no to musi być pesos. No, faktycznie. Ale na przykład taka świnka w takim wypadku kosztuje nieco ponad 20 zł, 20 par złotych, jakaś taka świnka skarbonka. To 20 zł kosztuje jakaś puszka. Znaczy coś, co udaje puszkę, nie wiem z czego to jest. Coś twardego w każdym razie. Dużo tandety, ale niedrogo. Dobra, jesteśmy z powrotem na granicy z Meksykiem. To jest duża kolejka, w ogóle nie wiem do czego. Nie wiem do czego ta kolejka jest, ale my idziemy na granicę, nie wiem gdzie. Tomek prowadzi. Słońce mnie razi. Jebie szambem, wszędzie mogliby to k***a ogarnąć, bo naprawdę wali szambem faktycznie, gdzie się tylko da. Masakra. No dobra, no tam jest kolejka do granicy. Do półtorej godziny, tak to niby półtorej godziny, nie wiadomo ile byśmy stali, ale chyba to ogarniemy jakoś inaczej. To jest farsa. To jest prawdziwy Meksyk. Część osób wyszła z autobusu. Coś się zepsuło i nie mogłem wydrukować oświadczenia. Co mi się tu kurwa leje? Nie wiem, utknęliśmy w Meksyku ogólnie. Nie wiedzą ani w drugą stronę, za bardzo się kurwa nie da nic zrobić. Bo albo będziemy stać w kolejce do wyjścia pieszej, gdzie spędzimy całą noc, albo w autobusie, który nie może wyjechać z Meksyku, bo nie ma dokumentów odpowiednich. Ja jestem w ogóle wpisany jako Kramon Jaremko. A mam na imię Rafał. Nie wiem, jak można z paszportu nie potrafić wyczytać imienia, ale tak wpisała w system. A brata Tomka wpisała jako jego. Jest dwóch Tomasz na pokładzie zamiast Sebastiana i Tomasza. Ludzie chcą teraz kasę z powrotem. A to też nie takie łatwe. Znaczy to nie jest wina naprawdę firmy, bo firma faktycznie to zabiera z tego co ja wiem, tylko po prostu mi się zjebał na system. Zimno, ja nie mam bluzy żadnej. A idziemy stać do kolejki na wyjście z Meksyku. No. Ja bym chciał tylko widzieć, że ta kolejka się faktycznie porusza, a nie stoi w miejscu. Przynajmniej wtedy będę mógł ocenić. No to jest... Dosłownie, nie wiem, w parę minut się znowu ustawiło się mnóstwo po prostu ludzi już za nami. A jak byliśmy tam wcześniej, to ta kolejka była dużo krótsza. Ona tam była, na tym placu się kończyła. Tam co jest tam dalej. Ja tylko mam nadzieję, że się nie sprawdzi to, co mówi ten Amerykanin, co się działo wokół mnie, że ostatnio 6-7 godzin stał w kolejce. Ale przynajmniej będę mógł się pochwalić, że najdłuższa kolejka, w jakiej stałem, to na granicy z Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. One hour later. Dobra, jesteśmy już po stronie amerykańskiej, to jest zdaje się San Diego, a przynajmniej tramwaj, który jedzie do San Diego. A to jest McDonald's przy granicy z Meksykiem. Idziemy tutaj się wysikać. W końcu do samochodu, zaraz będziemy jechać do Los Angeles. 3 godziny drogi. Zobaczymy jak w ogóle z ruchem, bo jest już późno. Okej, tutaj jednak nie idziemy, siku. Może znajdziemy coś innego. Jak wyjątkowo jak na Stany. Ogólnie w Stanach Zjednoczonych prawie wszystkie toalety są bezpłatne. Czasami ewentualnie jak się wejdzie do jakiegoś lokalu, restauracji jest napisane, że toaleta tylko dla klientów, tak? Ale ogólnie wszystkie publiczne toalety są bezpłatne. Tak samo w sieciach fast foodowych czy na stacjach benzynowych. Także tu, że tu jest płatna toaleta, w tym McDonald's jest akurat rzadkość. Ale widocznie jest jakiś wyjątkowy, bo zaraz przy granicy. Rocket Station. You don't need an interrogation. Wychodzimy. Widzę, że mgła jest. Bo samolot leci niziutko, a tylko światła widać. Zajechaliśmy do naszej haciendy. Jak to mówią w Meksyku? Hacienda, nie? Ja nie wiem. To H się nie czyta, jest nieme tak jak... To jest hacienda? Hacienda!
O, światło zapalone w środku jest. Złodzieje zapomnieli zgasić światło. Jestem już w swoim pokoiku. Jest godzina 23, zakładam, że gdzieś 15. Czyli jeszcze na jednego drinka się można załapać i spać. Mimo, że jutro mam wolne, nigdzie nie idą, nie jadą do Six Flags. Znaczy, kto jeszcze jedzie, to się zobaczy jutro. Ja raczej nie, znaczy na pewno nie. Zostaję tutaj nad basenem. Też będzie mało nagrywania z jutrzejszego dnia, ale Tomek pewnie coś w Six Flags nagra, więc pewnie coś tutaj w plece. Nie za dużo, bo kogo interesują kolejki, ale coś tam w plece. Już tyle.